Dzień dobry. Zastałem Jolkę. Nie, jest tylko on. Nasz ukochany rdest japoński. Dzielnie walczy o dostęp do światła. Ciemny garaż. Mała dziura w posadzce betonowej. I zobaczcie, jakie dusze kłącze puścił. I się idealnie strzelił w szczelinę, bo między drzwiami a ścianą było trochę przerwy i te liski tutaj już do światła ciągnęły. Łodyga taka jasna, bo tam nie ma słońca, więc ten chlorofil tam nie asymiluje promieni słonecznych, ale walka z RDS-em robi się trochę tytanicznym wyzwaniem. I zapraszam do kolejnego odcinka czerwcowego. Tym razem będziemy psikali, kosili i robili wszystko inne, co nam przyjdzie do głowy, żeby pozbywać się tego RDS-u japońskiego z naszej działeczki. Mamy początek czerwca, dokładnie 2 czerwca. Tak to teraz wygląda. Tak jak widać, co kilkanaście centymetrów mamy nowe odrosty rdestu, tak po 5-10 centymetrów maksymalnie. No, obraz niestety nie napawa optymizmem, biorąc pod uwagę, ile tego wykopałem, ile kwasu pelargonowego napsikałem, to i tak po paru tygodniach nam ten rdest tutaj równo odrasta, dlatego postanowiłem spróbować i teraz będziemy go systematycznie kosić. Ważne, żebyśmy po koszeniu rdestu dokładnie oczyścili kosiarkę. Ja jeszcze zostawiam na słońcu, żeby wszystko wyschło i tego samego dnia już nic nie koszę. Dopiero po paru dniach, dlatego rdest najlepiej kosić już na koniec, żeby sobie po prostu go nie roznieść na inne obszary działki, bo możemy sobie zrobić niezłą katastrofę. No i z koszeniem. No, z koszeniem też jest taka niespodzianka trochę, bo choć kosimy bardzo nisko, to i tak widać, że tutaj niektóre liski obeszły się bez szwanku, więc ta roślina dalej będzie niestety rosła. Więc koszenie daje jakiś wizualny efekt krótkofalowo, ale nam on znowu będzie odbijał. I to mnie trochę już nie napawa optymizmem. Tutaj jeszcze RDS się chowa w tej róży, więc mam nadzieję, że ta róża to go trochę przytłumi, tylko wyrwę te długie łodygi. To samo jest tutaj. Tu też nie koszę tej wysokiej trawy. Widać, że RDS też tutaj sobie wyszedł. To go też tam wyrwę. Ale mam taką nadzieję, że te inne rośliny będą je tłumiły i ten RDS nie będzie się tam rozrastał. Tu mamy nasz kochany RDScik, ale wychodzący z pęknięć w betonie. Psikam go tutaj kwasem pelargonowym, Compo Herbistop. No bo samo wyrywanie nic nie daje. A tak, to może on sobie tutaj będzie usychał. No i usknie. Tak, tylko pytanie na jak długo. Bo doświadczenia jak na razie pokazują, że ten kwas pelargonowy faktycznie wysusza taką roślinę. Ale jeśli ma małą bazę korzeniową. Jeśli taka roślina ma dużą bazę korzeniową, a RDS jest spory, ma duże te bulwy pod ziemią, to uschnięcie jednego takiego kłącza czy łodygi na wiele się nie zdaje, bo za chwilę i tak w tym miejscu korzenie wypuszczają nowy odrost i wracamy do punktu wyjścia. Ale żeby zbierać to wszystko do jednego zbiornika, do kompostownika, niech najpierw to wyschnie, żeby sobie w kompostowniku nie zrobić zagłębia rdestu. Tu jeszcze dla świętego spokoju po skoszeniu wypsikałem jeszcze tym kwasem pelargonowym. Widać, że te rośliny troszkę tutaj przyschły. To jest 7 czerwca, czyli minęło parę dni od koszenia i po popsikaniu tym kwasem pelargonowym, więc widać, że ta trawa jest wyschnięta i RDS też jest taki już trochę flaknięty, ale co mamy parę dni później? Teraz jest 11 czerwca, czyli znowu mija kilka dni. To, co zostało popsikane kwasem pelargonowym, to faktycznie uschło, ale za chwilę obok rosną kolejne nowe łodygi. I tak można bez końca. Ja próbuję zawsze wyrywać to, co odrasta, żeby jak najwięcej tego korzenia wyrwać. Czasami się wyrywa więcej, czasami mniej. Im grubsza roślina, tym trochę łatwiej jest to wyrwać. Zawsze z jakimś tam kawałkiem korzenia ją niszczę. Tak, tak po trochu, ale tak jak widzicie, takie duże rośliny to jeszcze jakoś można usunąć, no ale takie kępki to już można tylko wykopywać. Tu zobaczcie, jaki korzonek. No i tak powoli wybieram, tak? Każdego dnia wybieram, ale szczerze przestaję widzieć już sens takiej roboty mechanicznej.
walki z Rdestem. Bo to się ciągnie i ciągnie. Mamy 15 czerwca, czyli minęły 2 tygodnie od skoszenia. Tu widzimy, jak rośnie rdeścik. U nas jest podobnie. Tu mam paulownię. Miałem taki pomysł, że paulownia jak szybciej urośnie, to trochę przygłuszy. Może ten RDS zacieni, będzie więcej wody ssała, bo paulownią jest najszybciej rosnącym drzewem na świecie. Ale na razie to RDS rośnie szybciej od paulowni. W tym miejscu była kupiona, posadzona na wiosnę, więc na razie tak prawie podwoiła swoje wymiary. 16 czerwiec. RDS sobie pięknie rośnie. Zobaczcie, aż tutaj doszedł nawet do paulowni, bo paulownię podlewam. I RDS wyniuchał, że tutaj sobie woda jest, więc korzonkami dotarł już aż do paulowni. Więc nie wiem, kto wygra tą mityczną walkę. Tu podróżą piele z co większych odcinków RDS-u, ale też zobaczcie, mimo że tam pod taką różą mało co powinno rosnąć, to RDS równo próbuje z nią wygrać. Więc teoretycznie będę musiał kiedyś ściąć tą różę, podejrzewam, na zero, ale na razie ograniczam się chociaż do cięcia i wyrywania tego RDS-u. Widać, że mszyce sobie bardzo polubiły ten RDS. To też mnie trochę zastanawia, bo zawsze widzę mrówki i mszyce razem z RDS-em. Więc musi im nieźle smakować. No dobra. Tutaj psikaliśmy naszym kwasem pelargonowym na rośliny, które wychodzą z betonu. I jak widzimy, sobie równo RDS odrasta, niczym się nie przejmuje. Mamy 1 lipca, nic tutaj nie robiłem przez tydzień i zobaczcie, jaka zaraza. Normalnie po 15 cm rośnie nam ten RDS. Nawet 30, tak? Tak, między 15 a 30 cm zszedł w przeciągu miesiąca. Mimo kwasu pelargonowego i koszenia. Więc powiem wam szczerze, już naprawdę kończą mi się pomysły ekologiczne usuwania. Tu obok naszej paulowni już ją oblazł z każdej strony. No bo paulownię podlewam, tak, i trochę nawożę, więc wykrywa, że tam są dobre warunki. Więc co mi pozostaje? Powyrywać te większe sadzonki. Zawsze staram się wyrywać, żeby jak najwięcej tego korzenia wyrwać, ale nie zawsze wychodzi. Czasami po deszczu, jak ziemia jest miękka i łodyga jest gruba, to można wyrwać o taką większą, grubą karpę. Albo jakiś dłuższy korzeń. No ale no cóż, pozostaje pielenie. Ręczne pielenie. Przez tydzień nic tutaj nie robiłem, z ciekawości zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I widać, że tutaj jest trochę słabo. Czy nawet na urlop nie można pojechać. O, jaki gruby korzeń. No i mamy przepielone. Przepieliłem wszystko ręcznie. Wyrwałem co się da. Przynajmniej teraz na oko. Nic nie widać. Wygląda ślicznie, można powiedzieć. Jak jest taki RDS trochę większy, to łatwo go idzie wyrywać. Więc mam taki pomysł, że nie będę kosił tego trawnika. Zostawię tą taką wysoką trawę w koło. To może ta trawa trochę go zagłuszy, że już nie będzie się tak rozrastał. Tu różne fajne ziela rosną. A w tych miejscach, gdzie są takie placki, jestem pewny, że wyrośnie wkrótce RDS, bo RDS tak się wodę, że inne rośliny nie rosną. Tak samo tutaj przy huśtawce. Też tu jest taki placek i też tutaj wyrośnie RDS. Więc w ten sposób bardzo łatwo można znaleźć miejsce, gdzie w pierwszym miejscu wyrośnie największy okaz RDS-u. Minął tydzień, mamy 7 lipca. No i tutaj, mimo że trzymam taką wysoką trawę w oku, która miała go zagłuszać, to zobaczcie, RDS wszędzie się pojawia. Co kilkanaście centymetrów widać, że już
rośnie sobie zaparte, więc no cóż, pozostają stare, sprawdzone metody i po prostu koszenie tego wszystkiego, i trawnika, i rdestu. Może się go nie pozbędę na razie na amen, ale przynajmniej nie będzie sobie rósł tak wysoko, tak duży i nie będzie się może już rozrastał, bo małe rośliny aż tak szybko się nie rozrastają jak takie duże, 2-3 metrowe. No ale jak pamiętacie, takie koszenie zwykłe to powoduje to, że rdestu i tak nie wykosimy. Bo tutaj sobie jeszcze zobaczcie, takie króciutkie, takie 2-3 cm odrosty dają radę. Dlatego używam kosiarki elektrycznej, bo ta najtańsza kosiarka elektryczna ma taki specjalny future, czyli głębokość koszenia 0 i można przelecieć taką ziemię na 0. Czyli zrobimy tutaj totalną miazgę, że nawet taki mały patyczek się nie uchowa z koszenia. Więc pozostaje zrobić tu mały karmagedon. Bo tak, takie coś jak tutaj widzimy, takie małe łodyżki, to niestety one mają tak mało, że i tak nam przetrwają. Mamy 9 lipca, czyli po naszym koszeniu do zera. I zobaczcie, dalej już widać takie kilkumilimetrowe odrosty tego rdestu. I myślę tutaj, że to jest ten moment, który trzeba powiedzieć sobie śmiało, że kosząc i mechanicznie usuwając, pieląc, czy używając jakiegoś kwasu pelargonowego, nie damy rady pozbyć się rdestu. No ale tak jak tutaj go wyrywałem, to zobaczcie, ile puścił nowych łodek, normalnie jak bukiet. Ale w tym miejscu podpowiem wam taki sekret. W zeszłym roku na jesieni zastosowałem herbicyd i do dnia dzisiejszego tu prawie nic nie rośnie. Może w dwóch miejscach nieśmiało pojawił się rdest, ale mamy pół roku, mamy połowę wakacji, bo to jest końcówka czerwca. Może jakieś takie dwa małe rdeściki tutaj porosły. A co tutaj zastosowałem? No niestety glifosat, tak, czyli tak zwany Roundup. Na jesieni, kiedy rośliny wysychają i dużo surowców odżywczych z liści pompują do korzenia, popsikałem Roundupem i mam spokój. Więc podsumowanie walki z rdestem jest takie, że jeśli chcemy się naprawdę pozbyć rdestu, to niestety żadne ekologiczne środki nie dają radę. Może na tydzień, dwa, ale rdest dalej odrośnie. A tylko niestety na chwilę obecną glifosat daje radę zwalczyć rdest.